Ja jestem. Co to jest za portal? To są moje myśli. Ja coś widzę. W tym portalu to jest moje odbicie? Czemu ja tak wyglądam? Nikt mnie nie słyszy? Ty nie jesteś zbyt dobrym gościem. Ej, zaraz, zaraz. On jest fioletowy! Fioletowy to najrzadszy kolor. Jest najsilniejszym. Muszę się stąd wydostać. Ale jak? Spróbuję w to walnąć. Nie, nie działa. Nawet wejść w to nie można. Nie, to jest ekran z perspektywy fioletowego. Generator zielonego jest brudny i fioletowy widzi swoje odbicie. O nie, zostawiłem komórkę w królestwie, a niebieski ją na pewno zobaczył. Ale z racji takiej, że fioletowy jest najsilniejszy, on się tu pojawi lada chwila. Wykończą. Ktoś rozbił okno. Oj, czekałem latami na ten moment. Wreszcie się doczekałem. To twój koniec zielony. A i twoje super rączki wyleciały przez okno. Więc nic ci nie pomoże. Walka! Ha, 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 ha. Kopia czerwonego. Nie jesteś tak dobry jak on. A poza tym czerwonego już nie ma. Na ratunek za późno. Ucisz się. Na ratunek nigdy nie jest za późno. A! Co to jest? To są kraty. Nie przejdziesz przez nie. Nie byłbym taki pewien. Oddawaj pilota. A teraz użyj pilota. I zginiesz. Ej, aha. Chyba kliknąłem zły przycisk. Ups. O nie. Co ty teraz zrobisz? Właśnie aktywowałeś generator dzięki wspólniku. Teraz poznaj swojego sojusznika, ale trochę w innym stanie. Ups. Ktoś rozbił okno. Ej, słyszysz mnie? No nie, muszę coś z tym zrobić, jak wyjdę z siebie. Przynajmniej jest co oglądać. Po co się w to wpakowałeś? A! Co jest z moją ręką? Ona znika. O nie! Ja za niedługo zniknę. Śpiesz się, niebieski. On ich nie pokona. A ja zniknę za jakieś 3 dni. Oby niebieskiemu wpadło do głowy, że nie jest sam i może wezwać innych stickmanów. Nie przedostaniecie się przez kraty. Niestety nie wiecie. Ale mam pilota. Nie przedostaniecie się przez kraty. A kto powiedział, że tu są potrzebne kraty, co? Nie trzymają. Słabiaki. O, fioletowy, jesteś najsilniejszy. Ha, brednie i kłamstwa. Nic mi nie zrobicie. Ty, człowieku, nie wiesz, coś ty narobił. Nie można żartować z fioletowego. Opowiem wam historię, skąd wiem, że fioletowy jest najsilniejszy. Pewnego dnia, kilkadziesiąt lat temu, żyli sobie ludki ze Stickmen. Mieli takie same kolory. Ja, my, tyle, że byli totalnie inni niż teraz. Pewnego dnia Stickmen pokłócili się o perłę mocy. Perła ta utrzymywała ich w pokoju. Perła mocy przestała działać wtedy, kiedy się rozbiła. Ciemność opanowała wyspę. Wszyscy mieszkańcy, łącznie z fioletowym, mieli supermoce. Aż do teraz połączyli swoje moce i zrobili perłę mocy. Jednak po tym zdarzeniu fioletowy uznał, że jest najsilniejszy i najlepszy. Do złych czynów. Zaczął okradać banki, zabijał ludzi. Jednak się nie poddali i pokonał fioletowego. Już od zawsze czekał na kogoś, kto go uwolni. I stanie się jego władcą. Jednak gdy zacznie stąpać po świecie, oczekuje jednej rzeczy. Zemsty. Miał taką moc, której nikt nie miał. Widzę, że nigdy nie słyszałeś mojej historii. Widzisz, moja dłoń, w niej jest moja moc. Nie pokonasz mnie, wy, banda kidów, nie znają tej historii, choć to bajka dla dzieci. Kraty mi nie przeszkodzą. Ojojo, za takie żarty zostaniesz większy łomot, wylecisz migiem przez okno. Nie opłacało się, prawda? Tak, prawda. Chyba wiesz, z czego zrobione są moje ręce. Och, jak mówiłem, jesteście bandą kidów. Dużo musicie się jeszcze nauczyć. No trudno, kiedyś dorośniecie. Tak, wszystkiego dziś zapominam. Ach, czemu akurat dziś? Tak, i zaraz wpadnę przez okno. Ach, niech już spadam. Aaaa! Ja spadam!
wycofam, wypluwam to, co powiedziałem. Ej, no tak, mam w rękach pilota. Teleportuję się do lasu. O, tak. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego teleportowałem się do lasu. Odpowiedź jest prosta. Raz moi rodzice opowiadali mi legendy. Bardzo przepadałem za legendami, choć wiedziałem, że niektóre treści, części raczej, były fałszywe. Czas uwierzyć w cuda. Jest! Chyba wie do świątyni, w której jest legendarna księga. W legendzie tłumaczyli, że służy ona do zaklęć, które człowiek chce. Miałem kolegę, który to przetestował. Nie udało się i powiedział, że to kłamstwo. Jednak gdy byłem jeszcze kidem, pytałem się dosłownie każdego człowieka w mieście o legendach. Aż w końcu zapytałem się, czy z legendarnej księgi da się cokolwiek wyczarować. On powiedział, że służy ona do czynów samobójstwa. Jest też taka legenda, w której pomarańczowy Stickman, który był czarodziejem, skorzystał z tej księgi. Jednak tylko dlatego, że był on czarodziejem, zaczarował tą książkę tylko dla siebie. Książka spełniała to, co on chce, jednak czar prysł. Księga w ramach kary umieściła go w kraju potworów, które nigdy nie pozwolą mu wyjść. W tej krainie nie mógł używać magii. Do świątyni, w której... Księgo! Teleportuj mnie tam, gdzie ukarany został pomarańczowy czarodziej! Okej, proszę, powiedzcie, że to nie są kłamstwa i brednie. Jestem w jakimś domu i nie widzę żadnego czarodzieja. I czemu ten świat jest żółty? Buu! A! Aleś ty mnie wystraszył. Ty nie jesteś jednym z potworów. Ty jesteś Oakman. Mam nadzieję, że się uda. Musimy się stąd wydostać. Się stąd wydostać. To stado potworów. Gdy wystraszysz jednego, to zginie. Ale wszystkie pozostałe rzucą się na ciebie. Chyba, że jesteś w domu, w którym jesteśmy. Więc jak stąd wyjdziemy, od razu się na nas rzucą, więc... Nie musimy mieć kciuków w górę na to, że nam się uda stąd wydostać. Przyszłeś tu po to, żeby mnie uratować? Wiesz... Weź ty zobacz, co ty tu masz w tym pokoju. Jak mogłeś tego nie zauważyć? Nie potrzebowałeś żadnej pomocy, żeby się stąd wydostać. Potrzebuję tych koło mnie części, żeby zbudować przebranie. I bum, wychodzimy stąd. Wiem, wygląda jak krzywa morda, bo gruby sus. Nie wiem. Jak się w tym zmieściliśmy? Dobra, tak czy siak to wygląda jak dzieło czerwonego mistrza strategii. Mamy w ręce harpun. Trzeba go użyć. Lecimy. Dobra, wydostajmy się stąd. I będziesz mógł używać magii. Tam jest wyjście.